I rozpoczynamy pierwsze wystąpienie. Jako pierwszy pan Paweł Dobrowolski. Proszę bardzo, oddaj głos. Witam, dzień dobry państwu. Czy widzicie gdzieś może tą prezentację, którą przygotowałem dla państwa, czy nie będziemy mieli prezentacji? Techniczne pytanie do organizatorów. Nie widzę, nie słyszę. Dobrze, poradzimy sobie bez prezentacji w takim razie. Pierwsze pytanie tak naprawdę, po co jest nam informacja w demokracji? Odpowiedź na to pytanie, o, prezentacja. Państwo widzą tę prezentację? Nie. Widać, fajnie, dobrze. To jest bardziej sygnalizacja tematów niż coś, co trzeba w szczegółach przeczytać. Po co nam informacja? Gdybyśmy byli poddanymi w państwie niedemokratycznym, informacja nam nie byłaby potrzebna, bo nie mielibyśmy powodów, tytułów i sposobów do rozliczania władzy. W demokracji, jeżeli chcemy władzę rozliczać, to my jako obywatele potrzebujemy mieć dostęp do informacji. Bez informacji o tym, co władza robi, jakim kosztem, co osiągnęła w stosunku do planów, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy władza dobrze nami rządzi. Kilka takich prostych przykładów, jak dostęp do informacji wygląda w praktyce. W roku 2011 prezydent Bronisław Komorowski i jego doradcy, powołując się na rzetelne ekspertyzy prawne, odrzucili zarzuty co do jednej ustawy i prezydent ją podpisał. Do dziś dzień jest kilka spraw w sądach o dostęp do tych ekspertyz. To znaczy publicznie usłyszeliśmy, że są dobre argumenty zawarte w tych ekspertyzach, ale do dzisiaj tych ekspertyz my jako obywatele nie mamy do nich dostępu, więc nie jesteśmy w stanie my jako obywatele zweryfikować twierdzenia, które usłyszeliśmy od najwyższej władzy w naszym państwie, że są bardzo dobre argumenty. Jak w takiej sytuacji ja się wcale nie dziwię władzom na niższych szczeblach, burmistrzom, prezydentom miast, którzy też obywatelom odmawiają tych informacji. Przykład idzie z góry. Tu widzicie państwo taką tabelę, nie chodzi, żeby wczytywać się w liczby. To jest przykład informacji o zobowiązaniach emerytalnych w Wielkiej Brytanii, policzonych według jednej z uznanych międzynarodowych metodologii. Co ważne i istotne, Brytyjczycy te informacje dostali w zeszłym roku. Na następnym slajdzie widzicie państwo wyimek z listu, który dostałem z Głównego Urzędu Statystycznego, kiedy pytałem nasz Urząd Statystyczny, a kiedy my te dane dostaniemy. Odpowiedź jest taka, no teoretycznie dane za 2015 dostaniemy w 2017, ale ponieważ są możliwe różne opóźnienia, to tak naprawdę GUS sugeruje, że dane, które Brytyjczycy, ten odpowiednik danych o swoim kraju dostali w zeszłym roku, my dostaniemy w 2020. Ale nie jest tak źle. Dostęp do informacji to nie jest tylko kwestia prawa, litery prawa, ale też kultury i zwyczaju. A na ten zwyczaj, na kulturę dostępu do informacji, my jako zwyczajni obywatele możemy jak najbardziej wpływać. Często jeszcze w naszych mediach słyszymy, że sąd odrzekł lub prokuratura postanowiła. A ja się pytam, dlaczego? Przecież sąd tak naprawdę jest budynkiem, a orzeczenia wydaje konkretny sędzia, który ma niesamowicie rozbudowane gwarancje niezawisłości po to, żeby orzekać niezawiśle. Sądy są przecież władzą, a każdą władzę w demokracji powinniśmy nadzorować. Pierwszym punktem nadzorowania jest znajomość tego, kto i jak orzeka. Podobnie z decyzjami prokuratury. Często w naszych mediach słyszymy, prokuratura postanowiła, ale to konkretni przecież ludzie podejmują konkretne decyzje. To jest może w naszej kulturze może się wydać trochę chropowatym pytanie i domaganie się o to, żeby z imienia, nazwiska przedstawiciele władzy byli znani. Ale po co nam to jest potrzebne? Po to chociażby, żeby reputacja tych, którzy sprawiedliwie decydują, tych, którzy sprawiedliwie orzekają, rosła, a tych, którzy czynią niegodziwości, żeby malała. To jest może wydawałoby się słaba broń, ale w rękach obywateli tak naprawdę potężna. A ten zwyczaj zależy od nas. Ja od kilku lat, gdy tylko widzę w gazetach artykuły, w których czytam, że sąd orzekł lub prokuratura zdecydowała, piszę do redaktorów prośbę, żeby następnym razem pisali tak, jak powinno być. Czyli, że konkretny sędzia orzekł, prokurator zdecydował. I wiecie co państwo? To działa. Powoli w coraz większej ilości gazet widzę, że już nasi redaktorzy piszą o przedstawicielach władzy orzekających, decydujących z imienia, nazwiska.
Tu jest taka kolejna rzecz, która w naszej kulturze może być trochę chropowata, bo my jako Polacy mamy coś takiego, że kiedykolwiek władza w ostatnich 200 latach zbierała informacje o nas, to się raczej dla nas źle kończyło. Więc mamy taką awersję i taki nawyk, że w momencie, kiedy są tworzone jakieś rejestry, to najlepiej, żeby one gdzieś były głęboko schowane. To jest fatalne. Mamy w Polsce wiele rejestrów. Krajowy Rejestr Sądowy, Księgi Wieczyste, rejestry skazanych, do których my jako obywatele tak naprawdę nie mamy dostępu, a powinniśmy mieć. I do których, co bardzo ważne, obywatele w krajach zagranicznych do odpowiedników tych rejestrów mają dostęp. Weźmy kilka takich przykładów. Księgi wieczyste. Wielu Polaków, kiedy rozmawiam z nimi i pytam się, rozmawiam o księgę wieczystą, mówią, no nie, jak to? Jeżeli ja kupię nieruchomość, to dlaczego ktoś ma wiedzieć, której nieruchomości jestem właścicielem albo za ile ją kupiłem? No chociażby po to, żeby funkcjonowanie naszego społeczeństwa było przejrzyste. Żebyśmy jednak potrafili, my jako obywatele, nadzorować siebie nawzajem, patrzeć, kto ma co, kto gdzie kupił. Za ile? To są rzeczy, które w krajach typu Szwecja, w krajach USA, w krajach typu Wielka Brytania są jak najbardziej dostępne i które pozwalają chociażby dziennikarzom lub dociekliwym obywatelom zobaczyć, czy władza przypadkiem gdzieś się nie bogaci poza tym, co twierdzi, że posiada. Ale są jeszcze inne przykłady rzeczy, których nie mamy. Tak zwana arrest book. W Stanach, proszę Państwa, możecie wejść do każdego komisariatu i poprosić o arrest book, czyli zapis, który policjant, kogo, o której godzinie i za co aresztował. Po co taka wiedza Amerykanom? Oni wymyślili bardzo prosto, z bardzo prostego powodu. Jeżeli obywatele mogą być aresztowani tylko z pewnych powodów i tylko na pewien okres, to musi być mechanizm tego sprawdzenia tego. Więc każdy w Stanach może wejść na posterunek policji i poprosić o wgląd w arrest book. Jeżeli w danym momencie fizycznie ktoś nie wpisuje do arrest book, że jest właśnie ktoś w tej chwili aresztowany, to każdy może to sprawdzić. Ale takie informacje potem mają wiele konsekwencji dla polityki publicznej. Obywatele mogą zobaczyć, w których częściach miasta, za jakie przestępstwa ludzie są aresztowani. Mają dostęp do informacji o tym, jak wygląda rzeczywista, realna skala przestępczości. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie albo dom, albo chce posłać dzieci do szkoły, to jest w stanie sprawdzić na podstawie tych informacji, jak wygląda przestępczość w okolicach tej szkoły, w okolicach miejsca, gdzie chcą kupić swoje mieszkanie. Więc ja bym zachęcał nas wszystkich, żebyśmy zastanawiali się nad tym, czy te informacje, które dzisiaj mamy, te informacje, do których mamy dostęp, czy nie powinniśmy mieć dostępu do znacznie większej ilości informacji. Jeszcze taki jeden przykład, bo czas nas goni, byliśmy poproszeni, żeby troszkę przyspieszać. W Polsce w tej chwili jest realizowany bardzo fajny pilot wdrożenia dostępu do pewnej części orzeczeń sądowych, ale powinniśmy pójść dalej. Wszystkie orzeczenia wszystkich sądów bez tak zwanej anonimizacji, zaraz wyjaśnię, co to jest, powinny być dostępne dla każdego. I znowu, to jest trochę chropowate z naszą rzeczywistością i pytanie, jak to, dlaczego? No po pierwsze dlatego, że wszystko to, co się dzieje w sądach, jest sprawą publiczną. Co to jest ta anonimizacja? W Polsce, kiedy udostępnia się wyroki, zaciera się tak zwane dane osobowe. Czyli tak jak w innych krajach mamy sprawę Kowalski przeciwko Nowak, to w Polsce mamy, w momencie, kiedy dostajemy te wyroki, sprawę Nowak, sprawa trzy kropki kontra trzy kropki. Anonimizacja już zaszła do takiego poziomu absurdu, że jeżeli na przykład obywatele pozywają organy władzy, to sądy, anonimizując orzeczenia, które udostępniają, anonimizują, z którego miasta jest dany organ władzy. No to ja się pytam zaraz, o co chodzi? Dlaczego nam te informacje są nieudostępniane? A tak konkretny przykład. Jeżeli są dwie osoby skazane za jazdę po pijaku, załóżmy syn burmistrza i syn lokalnego rolnika, skąd my mamy wiedzieć, który jaki dostał wyrok, jeżeli chcemy na przykład takie rzeczy porównywać, czy sprawiedliwości rzeczywiście się stało zadość? Więc tak, my obywatele powinniśmy mieć dostęp do informacji, które w naszej kulturze nie są... Nie uznajemy powszechnie, że powinniśmy mieć, ale jeżeli chcemy mieć państwo, w którym my jako obywatele nadzorujemy to, co władza robi, chcemy mieć realną możliwość, to musimy mieć dostęp do tych informacji. Na koniec, żeby nie było tak, że z dostępem do informacji jest tak źle tylko u nas. Władza wszędzie i zawsze będzie starała się chować informacje przed nami. Tutaj jest taki opis takiego wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. W roku 87 administracja prezydenta Reagana domagała się od kongresu, by ograniczyć dostęp do informacji o NASA, ich agencji kosmicznej.
Motywowano to tym, że japońscy naukowcy, korzystając z wniosków o dostęp do informacji publicznej, wykradają tajemnice programu kosmicznego, programu wahadłowców. Co się okazało? Po ponad dekadzie wyszło, że rzekome japońskie zagrożenie tak naprawdę było próbą ukrycia informacji o katastrofie wahadłowca, która miała rok wcześniej. To może z mojej strony na tyle w tej chwili. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł Dobrowolski.